Przed nami druga część konferencji prasowej, to że proszę o komentarz spotkania. Dobry wieczór. Ja myślę, że ta pierwsza połowa może nie była bardzo dobra albo solidna w naszym wykonaniu i na pewno zabrakło bramki, bo dwie dobre sytuacje miał Zoran, Widalny nie przyjął piłki. Ara dał się dogonić w sytuacji sam na sam, troszkę się wygonił do boku. W drugiej połowie ten mecz tam wypchnął się spod kontroli, bo z kolei Wisła stworzyła dwie dobre sytuacje. Tak naprawdę taką bardzo dobrą jedną Stefana i co? Na pewno szacunek dla zespołu, że do końca grał, do końca walczył i wyszarpał to zwycięstwo. Nie chcę się tłumaczyć, ale naprawdę sporo problemów mieliśmy w tygodniu zdrowotnych i wirus dopadł kilku chłopaków i nie wszyscy mogli przepracować tydzień tak jak należy, także na pewno życzę sobie, żeby ten najbliższy tydzień w pełni takim zdrowotnym przepracowali wszyscy, bo to jest nam potrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry panie trenerze. Ja mam pytanie a propos skrzydeł. Dzisiaj wyjątkowo słabiej zagrało aniżeli w Legnicy, zarówno jeżeli chodzi o Sztala, jak i o Arę. Z czego to wynika? Jeśli o Arę łatwo go wytłumaczyć, no Arę tak naprawdę czwartek dopiero zaczął trenować i nie mógł co ukrywać, że musimy jakby zastanawialiśmy się co zrobić, ale za dużo wyboru przy kontuzji Maza i Mile. No nie ma w tym momencie, tak? Bo jak mamy czterech skrzydłowych, a dwóch jest kontuzjowanych, no to trzeba kombinować, tak? Wszech Kuba drugi raz jako boczny obrońca wszedł na bok pomocy i na zapewnił 3 punkty, bo pamiętam mecz z Arką Gdynia, także wiadomo, że to jest taka sytuacja, że inaczej wejdzie na końcówkę spotkania taki zawodnik, a jednak Kuba to jest dla mnie nominalny prawo obrońca i na pewno był tutaj problem, natomiast myślę, że z Marwinem trzeba, nie muszę, bo stabilizacji potrzebny, bo ma takie przebłyski, na pewno dzisiaj taki był mecz agresywny, dużo walki i widać, że było, że jemu było ciężko w tym oddaleźć, ale naprawdę myślę, że to jest wszyscy z niego zadowoleni. To gwarantuję. Też również liczymy na to, że będzie grał zdecydowanie lepiej niż dzisiaj. Pytanie jeszcze na takie o Patryka Klimale, z czego wynikała zmiana już po przerwie? No myślę, że ciężko mu się grało przy tych środkowych obrońcach. Patryk na pewno woli grać, kiedy przy tej przestrzeni jest więcej. Ja troszeczkę wymagam troszeczkę innego poruszania się w takim meczu i brakowało mi takich zejść, kiedy mocno ograniczone było Arvidas, czy właśnie skrzydła, kiedy on kilka razy mógł zejść w mocny sektor, gdzieś poszukać tej piłki prostopadłej i uważam, że Stefan dał dobrą zmianę, bo i do sytuacji, i tą sytuację, gdzie strzeliśmy bramkę, to on uderza głową, także na pewno dał dobrą zmianę, ale Patryk jest młodym zawodnikiem, także i tak zrobił bardzo duży postęp, bardzo dobrze pracował bez przygotowawczy, także myślę, że tutaj w jego przypadku nie ma co tam gdzieś krytykować chłopaka, natomiast mówię, no ja szukam też punktów i uznałem, że dla drużyny taka zmiana z tym meczu potrzebna. Jeszcze pytanie o Imaza, czy na Krakowie będzie gotowy do gry? Ten tydzień dosyć mocno biegał i teraz po wizycie we wtorek u doktora będzie decyzja, czy będzie mógł wejść w trening z drużyną, tak? Ja pan coś powiem, no. Nawet jak będzie zgoda, to Jesus cały grudzień już nic nie robił i teraz cały styczeń, to nie wiem, na pewno jeżeli będzie do dyspozycji, to przynajmniej, żeby był na zmianę, bo no, też my nie wiemy tak naprawdę, w jakiej on jest dyspozycji. To, że on będzie zdrowy, to po 2 miesiącach niegrania w ciągu tygodnia nie odbuduje formy. Fakt, że pracuje indywidualnie coraz mocniej, ale przynajmniej, żeby chociaż był już na ten mecz później u siebie z Górnikiem, tak, dobrze pamiętam. Także to jest dla mnie bardzo ważne. Martwiłem się, że będziesz też jeszcze Martin pospiesznie nie dostał kartki, bo tam troszeczkę ograniczyło tą ofensywę, bo już wyleciał Zoran na Krakowie, dostał 4. rzutą dzisiaj, także no zobaczymy jaka będzie. Odpowiem w ten sposób, jeżeli będzie jakiekolwiek zagrożenie i ta kontuzja miała się po raz kolejny w tym samym miejscu odnowić, to nie możemy ryzykować, bo wówczas stracimy do końca rundy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Dziękuję.